Się dzisiaj w Teleekspresie. I? No, było fajnie. Nie, no możesz wymieniać kolejne nazwy. No akurat to. A jutro się jeszcze też widzimy w TVP. Rano? Będziecie ten? Śniadanie? W telewizji śniadaniowej. W Pytanie na śniadanie. A to wiesz, że to kiedyś... A kiedyś byłem w Pytaniu na śniadanie, muszę się pochwalić. Byłem raz. Byłaś już? Nie, jeszcze nie. A kto będzie prowadził? Wiesz co, jakaś chyba blondyneczka. A to nie Kamel. Nie, ja wiesz co, ja się słabo orientuję, ja tak zazwyczaj przełączam stację, no, nie. Nie, no ja też nie. Ale... Tam jest jakaś taka zmiana. Ale jak byłem, to widziałem, że był Kamel. Przepraszam cię, Tomku, jak to oglądasz, Tomku, za tamto zdarzenie. Ale tego wytniemy, tego oczywiście nie. Co ty, to już to jest najważniejsze, co jest. Nie, to zapomnijmy w ogóle o tym, co było tutaj. A to nie chciałaś się przyznać, że nie oglądasz telewizora, czy co, to taki obciach? Nie, tylko obciach nie, brak znajomości nazwisk, wiesz. To tam, wiesz, to się tak szybko zmienia. 90% blondynek jest z Wrocławia? Tak, które pytanie na śniadanie. Jest transfer cały czas, bo już sobie... Tak naturalnie, to jaka ty jesteś? Jestem taka trochę ciemna, jak ty, troszeczkę ciemniejsza. I właśnie dzisiaj śmieliśmy się, bo miałam dzisiaj epizod. Ufarbowałam sobie rano włosy i trochę mi nie wyszło i musiałam się posiłkować fryzjerem. No. Piotruś będzie suwakami kręcił. Aj. Będzie nas ten, czekaj, bo to się... Przytrzymasz mi... Proszę cię bardzo. Widzę, że płytę wyciągnąłeś. A nie, to jakaś inna. Co to? Selahsue? No. Brawo. Byłaś na koncercie? No niestety nie, byłam akurat wtedy w trasie z Milupą. We Wrocławiu byłem. Wiem, ale akurat miałam wtedy koncert w Toruniu, który został zresztą odwołany. To cios. Cios, no, finansowy i w ogóle taka porażka. Ale to nie była żałoba, nie? Nie, to nie była żałoba, po prostu koncert został odwołany. Z przyczyn niezależnych od artystów. No podobno mało się biletów w przedsprzedaży sprzedało. Tak, z powodu choroby artysty, to jest oficjalna wersja. Nie, no tak z całym szacunkiem dla publiczności, no po prostu no, w Toruniu chyba Sofę wolą bardziej. Ale na przykład Sofa miała problem... Tak? A tak mogę? Ja przepraszam, ja jeszcze nie mam tego drygu, wiesz? A to patrz, niedługo będziesz dobrą prowadzącą, że tak powiem. Nie, Marcia, Sofa też miała problem ze sprzedażą koncertów z kolei w innych miastach, więc to się... A jak się sprzedają koncerty we Wrocku? We Wrocławiu dobrze. Ale nie Milupy, tylko... W ogóle? Ogólnie? No. Dość dobrze. Ostatnio byłam na Little Dragon. Dragon. Tak. Czy ja się zastanawiam, czy ja byłem, ale nie byłem. Bo byli też w Warszawie. Tak. A ja z kolei byłam 2 lata wcześniej, 1,5 roku wcześniej. To zrecenzuj w 4 zdaniach koncert, jako że nie byłem. Teraz? Tego materiału? No. Bardzo fajny, transowy. No. Każdy numer się rozkręca. Tak powinno się grać muzykę elektroniczną. A to jest tak, że... na sekundę, tylko naprawdę. Ja wiem, że to jest tak, solowa płyta w ogóle. Znaczy niekoniecznie solowa, tak? No ale solowa w zasadzie. Nie solowa. No. Dobra, to jest... Wróćmy na sekundę do Milupy. Czy ty jak jesteś na... koncercie nie swoim, tak? Jak idziesz prywatnie, kupujesz bilet albo ktoś ci dał tą opaskę, no bo wszyscy cię znają. Obserwujesz koncert, to ty myślisz w taki sposób, że obserwujesz artystę na scenie, się zastanawiasz, co ja stąd mogę zabrać i włożyć do swoich projektów, do tego, co ja robię na scenie? Jak najbardziej. Czyli chodzenie na koncert tak naprawdę jest wyjściem do pracy. Wiesz co, to jest taką swoistą obserwacją, jeżeli oczywiście koncert wygląda fajnie, bo jeżeli coś jest nie tak, to wiadomo, wiemy jak nie należy robić, ale w przypadku takich gigantów jak Little Dragon, to jak najbardziej tam było multum przykładów, co powinniśmy stamtąd zgapić. Co byś zgapiła i pokazała na koncertach z tym materiałem? Na pewno sposób rozkręcania każdego numeru takiego, wprowadzania w trans, bo przecież koncert nie jest po to, żeby odgrywać numery od A do Z, od początku do końca, przez te 3,50, tylko żeby jakoś tak tą publiczność, jakoś tak ją tak wprowadzić, unieść ją groove'em, jakąś taką improwizacją wewnątrz, wiesz? Ja tak bardziej DJ-sko nawet bym do tego podeszła. A można mówić na przykład o takiej polityce grania koncertów, że nie wiem, układając setlistę, czy robiąc cokolwiek, tak, to myślimy w ten sposób, jak kurna ci ludzie
będą reagowali, tak? Co powinno być na początku, albo sprawdzamy, ile zeszło biletów, zeszło mało, to trzeba na przykład przypieprzyć czymś od razu, żeby była atmosfera, a jak jest ciasna sala, to wiadomo, że ludzie i tak czy siak wsiąkną w ten koncert, to może inaczej ustawimy set listę. Jest coś takiego w głowie artysty? Wiesz co, jest generalnie przed każdą trasą ustawiana set lista. Ja akurat mam tutaj spore doświadczenie z Milupą, zazwyczaj jest jakaś set lista już na trasę ustawiona, więc nie zmieniamy tego, chyba że po trzech koncertach okazało się, że po prostu nie żarło, więc wtedy jakaś tam część, nie? Bo jest zbyt dużo wolnych numerów w pewnym momencie i siada napięcie, więc tak, zmieniamy to potem na bieżąco, przestawiamy, nie? Mamy takie wnioski. No. A jak ruszycie w trasę z tym materiałem, to też będzie od razu gotowa setlista, czy sobie można żonglować? Nie, będziemy żonglować na pewno. Będziemy tutaj jakoś w przypadku akurat tego materiału i pracy tych ludzi, bo jest to też sztab osób, które tutaj pracują, jest to trochę większa elastyczność. My trochę inaczej jakoś współpracujemy. Jest dużo większa otwartość. Oczywiście nie ujmując nic moim innym projektom, ale jest duża spontaniczność. Czy to jest szansa na przykład, że wchodzicie na scenę i nie macie setlisty? Wrzeszczą... Może tak być, może tak się zdarzyć. Wiesz co, ja nie wykluczam tego. Bo oni są tacy gipscy, wiesz. Jest jedyny problem, to jest komputer. Tam zazwyczaj czasem jakieś tam niektóre rzeczy są emitowane z komputera, jakieś tam smaczki. No i trzeba sobie w programie poukładać, żeby mniej więcej je odpalać po kolei, prawda? Także jeżeli potem, żeby była jak gdyby szybka przeskakiwalność pomiędzy numerem, to dobrze jest mieć po kolei. Także to jest jedyny problem, ale to, jeżeli tam bębniarz dobrze widzi, to na pewno wiesz. Jak ktoś sprawnie Gmaila obsługuje, to i to też powinieneś potem, myślę, ten. Dokładnie. Słuchaj, bo płyta jest sygnowana twoim imieniem i nazwiskiem, ale to trochę jest ściema. Trochę zmyłka. Powiem tak. Projekt powstał pod nazwą Nat Queen Cool, ale niestety ta nazwa jest bardzo często przeinaczana. A dziwisz się? Nie, zazwyczaj to słyszeliśmy Nat King Kong, Nat King Cool, Nat King Cool, Nat King Cole. Nat King Kong jest najlepszy. To dobra. Zastanawialiśmy nawet się przez chwilę, czy nie wykorzystać tego w ogóle w tytule płyty. Rewela, Nat King Kong jest świetny. Tak, także zastanawialiśmy się nad tym też z wydawcą dość długo. Zrobiliśmy nawet taki sondaż i ktoś wskazał Natalia Lubrano i przez ten sondaż jak gdyby odpowiedzi były jasne. To jest bardzo, to była jednoznaczna odpowiedź, to się sprzeda lepiej. Znaczy, może nie chodzi o sprzedaż dokładnie, bo chodzi o to, żeby jakoś mnie skojarzono, nie? Dokładnie. Dokładnie tak, więc stwierdziliśmy, że przedyskutowaliśmy to i stwierdziliśmy to, że wydajemy to jako Natalia Lubrano. Tam są też moje kompozycje, są też moje teksty wszystkie, także mam dość duży wkład. Dobra, to teraz wyjaśnię liczbę mnogą. Tak, więc w zespole Natalia Lubrano grają i komponują. Mój przyjaciel Wojtek Orszewski, gitarzysta, były gitarzysta, wokalista, klawiszowiec Milupy. I on też współkomponuje i współprodukuje, przepraszam. Na klawiszach mamy Łukasza Damrycha, na perkusji Łukasza Sobolaka i na basie Piotrka Nosala. Tak, to jest mój zespół. Czyli tak naprawdę sięgasz po te sprawdzone postaci. To są sprawdzone postacie, które są bardzo doświadczone. To są muzycy, którzy grają na przykład z Kaśką Groniec, z Bartkiem Porczykiem, takim aktorem z Wrocławia. Doświadczeni muzycy, także pierwsza liga. To było dosyć oczywiste w sumie, tak jak patrząc po skąd się wywodzą, gdzie byli, skąd szli, dokąd pójdą pewnie jeszcze. Wiesz co, myśmy się spotkali w ogóle, Wojtek spotkał ich kiedyś na jam session i tak się zakolegował. Przesłaliśmy im numery i oni się bardzo zapalili do pracy i powiedzieli tak, więc cóż, no... Ty, ale jak na przykład połączyć kalendarze, tak, osób aktywnych w iluś tam... A mam na to sposób. No, wiem. Google, calendar. No i to działa, wiesz? Nie, to ja wiem, ja próbuję to, wiesz, Piotra namówić, to się broni rękoma i nogami, ale może przejdzie w końcu.
Nie, to jest dobre, jeżeli masz 5 osób, które są bardzo aktywne i trzeba bardzo szybko sprawdzić informacje o tym, czy w danym dniu ktoś może. Dzięki temu jakoś funkcjonujemy w miarę. Nie musimy cały czas do siebie dzwonić, na pewno oszczędzamy na rozmowach telefonicznych. Myślałem, że to z Poznania to są tacy, wiesz, chytrzy. Ja nie wiem, czy to jest chytrość. Modernizm. No, dobra, ale to, a co to tak naprawdę znaczy, że jeżeli Natalia Lubrano ruszy w trasę, to Milupa ma wakacje, czy co to jest? Coś w ten styl. Tak, ale ty musiałeś sobie jakoś tam grubą kreską oddzielić, że odtąd dotąd to jest ten, ja rozumiem, płyta pół roku, moja płyta, teraz pół roku jest dla Lubrano, za pół roku wakacje, potem znowu coś tam, tak to wygląda? Wiesz co, to wygląda w ten sposób, że jak gdyby pierwsza promocja zespołu Milupa, ostatniej płyty Optika, no ona się jeszcze nie skończyła, ale jak gdyby pierwsza trasa została już zamknięta, już ją zagraliśmy, taka też jak gdyby promocja radiowa, też już pewien etap mamy już za sobą. Oni doskonale wiedzieli, że od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem wydania płyty, więc no, po prostu muszą to przyjąć. No. Nie było dąsów? Nie! Nie mogę tak powiedzieć tutaj przed kamerą. Nie! Nie! No wiesz. Ja już opowiadała grzeczne bajki tam w tej. Dzień dobry na śniadanie. A tutaj może szczerze. Nie, wiesz co, no, to było zrozumiałe. Radek Bond, basista Milupy, ma również drugi taki zespół Fat Burning Step. Czyli tłusty, palący krok, tak? I on też przewiduje jakąś promocję swojego materiału i też go nagrywa i tam też dość prężnie sobie zaplanował trasę, więc no jeżeli oni jeżdżą, a to jest jak gdyby prawie Milupa, beze mnie tak naprawdę, tam jest inna wokalistka, to... Ja wam pokażę teraz. Nie, no ja... Kurczę... No wiesz, no trzeba coś robić. Ja nie lubię takich okresów stagnacji i nie lubię siedzieć w domu, zbijać bąków, po prostu no też muszę coś robić. No. No z czegoś trzeba żyć, nie? Też, między innymi. Czymś się napędzać, jakimś, wiesz, mieć jakąś nadzieję. Tak, wiesz, to zupełnie z powagą na ryju. Dlaczego, albo inaczej, jak ten materiał różni się od Milupy? Różni się... Dlaczego znamy Milupę? Mhm. Różni się, no jest bardziej soulowy, bardziej kobiecy, jest bardziej, jest, ostatni materiał Milupy też jest piosenkowy, ale tutaj no, poszliśmy w takim kierunku, no nie lubię takiego słowa, lightowym, no jesteśmy tutaj bardziej otwarci na brzmienia takie około soulowe, około jazzowe. Jest trochę mniej elektroniki, jest dużo chórków, jest dużo wokali. No jest, no, nie ukrywam, że to jest to muzyka bardzo bliska mojemu sercu, bo i wspólnie z Wojtkiem Orszewskim mamy podobne inspiracje muzyczne, więc cóż, no na pewno się różni ten materiał od Milupy. Wiesz, że zaskoczysz niektórych. No zaskoczę, no. Niektórzy mnie na pewno skreślą mnie. Może masz szansę ich teraz przeprosić od razu. Bardzo przepraszam wszystkich fanów Milupy. Zaakceptujcie to, bardzo was proszę. Ale jak jest fajne. O tym marzyłam. Tak, bo to jest spełnienie marzeń jakieś? Ale... Tak. Kurde, a to nie mówisz do mnie znowu takim językiem marketingowym? Bo nie. To każdy tak mówi, że wiesz, nagrałam płytę i to jest w ogóle najlepsza płyta do tej pory, spełnienie marzeń, taka naprawdę jestem, wiesz, tralala. Nie. Znaczy nie, tu nie będę ściemniać, że jestem taka naprawdę. Te piosenki po prostu powstawały latami, one były pisane do szuflady po części. Kiedy powstał najstarszy tekst? Ulala, Sleepwell to, chociaż nie, Sleepwell był troszeczkę z 5 lat temu. No dobra, to faktycznie liczba mnoga uzasadniona. Wiesz co, nie, myśmy po prostu pisali te piosenki, robiliśmy sobie je tak, wiesz, Wojtek wysyłał mi zrobione na kompie piosenki, a ja coś tam do nich szyłam dziwnego, no, na początku oczywiście w języku angielskim, więc tutaj... No po prostu, no wiesz, jakoś tak samo przyszło, te chórki też, wiesz, powstawały nagrywane początkowo na mikrofonie Sony do dyktafonu, no takie były projekty, to taka naprawdę taka muzyka z duszy, wiesz.
Trochę w Milupie to trochę tak, no nie zawsze tak było, tam trochę warsztatowo czasem trzeba było podejść do pewnych spraw. Oni lubią ostre brzmienia, mają jakieś tam takie zacięcia groove'owe i tam trzeba trochę kombinować. Tam mi się trochę przypomina praca z nimi, przypomina mi się współpraca z DJ-em, wiesz, jakieś takie, trzeba pomyśleć o jakichś takich sekwencjach, które się powtarzają. To nie jest ten sam warsztat po prostu. Tak, tu jest więcej takiej wolności, takiej po prostu, swobody? Tak, takiej piosenkowości, po prostu melodia sama płynie, wiesz, jak rzeka Wisła. Na przykład idąc na koncert Lubrano, można się spodziewać takiego większego luzu w aranżacjach? Że to nie jest taki jeden dobry? Tak. My gramy na żywo, są solówki, gitarzysty, klawiszowca, basisty. Wszyscy gramy solo, takie trochę w jazzie, jakbyś przyszedł do klubu jazzowego na koncert. No ja wiem, że to tak wieje takim... Nie, wiesz, ja to kupuję, bo to na żywo musi być okej, no. My chcemy, wiesz, my w ogóle pochodzimy z takiego świadka około jazzowego. Chodziliśmy, szlajaliśmy się po klubach na jam session, tak lubimy to. No tak, czyli ty na przykład jak ty pójdziesz na koncert i słyszysz płytę 1:1, to jak gdyby trochę przepłacone, nie? Tak. To sobie można staśmy, nie? Dokładnie, fajnym, wiesz, z winkiem w ręku.